Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj! Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego czwartego modułu kursu Organizacja ochrony osób. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Podczas tego filmu dowiesz się, jakie obszary obejmują pierścienie bezpieczeństwa w przypadku ochrony osób w miejscu ich zamieszkania, ochrony osób w hotelu, ochrony osób w miejscu ich pracy oraz na czym polega ochrona osoby przemieszczającej się po ulicach. Pierwsza strefa ochrony, ochrona zewnętrzna, obejmuje elementy architektoniczno-budowlane oraz zabezpieczenia techniczne, utrudniające lub wręcz uniemożliwiające wejście osób nieuprawnionych do strefy wewnętrznej. Druga strefa, ochrona osobista, stanowi bezpośrednią ochronę i ostatnią przeszkodę uniemożliwiającą atak na osobę chronioną. Trzecią strefę, ochrona wewnętrzna, wyznaczają ściany budynku, w którym zamieszkuje osoba chroniona. W strefie tej powinna znajdować się również ochrona fizyczna. Podobnie jak w przypadku ochrony osób w ich miejscach stałego zamieszkania, tak i w hotelach konieczne jest wyznaczenie przynajmniej trzech stref ochronnych, tak zwanych pierścieni bezpieczeństwa. Pierścienie te oczywiście obejmują inne strefy niż w przypadku ochrony rezydencji. Pierścień zewnętrzny to hol hotelowy lub teren otaczający budynek hotelu. Pierścień środkowy to rejon bezpośrednio poza pierścieniem wewnętrznym, czyli rozciągający się poza przyległymi do apartamentu osoby chronionej, pokojami lub piętrem hotelowym. Pierścień wewnętrzny to przeważnie pokój, apartament lub całe piętro zajmowane przez osobę chronioną. Pierścień ten powinien lekko nachodzić na pierścień środkowy i obejmować sąsiednie pokoje hotelowe lub piętra budynku. Pierścień ten powinni zajmować współpracownicy osoby chronionej oraz pracownicy ochrony. W przypadku ochrony osoby przemieszczającej się po ulicach, organizator ochrony powinien planować różne trasy w różnych porach dnia i godzinach oraz zmieniać je w nieregularnych odstępach czasu, pamiętając o tym, by ograniczyć przechodzenie przez teren odkryty, nieoświetlony i szczególnie zagrożony, zachować bezpieczną odległość od bram, klatek schodowych. Wprowadzić dodatkowych pracowników ochrony, którzy zajmą pozycje przed, za i po bokach szyku ochronnego oraz poruszają się 15 do 20 metrów przed szykiem oraz wyznaczyć pracowników ochrony, którzy będą się przemieszczali równolegle do szyku, ale po przeciwnej stronie ulicy. Ich zadaniem jest obserwacja okien i dachów budynków będących w bezpośredniej bliskości osoby ochranianej. Wyznaczyć samochód towarzyszący, który będzie się poruszał za szykiem w odległości 30 do 40 metrów. Może on być wykorzystany do szybkiej ewakuacji osoby ochranianej na wypadek zagrożenia lub zranienia w czasie ataku. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.